Wydział obecnie ma pełne prawa akademickie. Odmłodziliśmy zdecydowanie kadrę. Proszę Państwa, na pewno nie udałoby się tego zrobić bez pana profesora Zakrzewskiego, który nas wspierał w tych wszystkich działaniach. Dodatkowo, proszę Państwa, dwóch profesorów zwyczajnych pracujących na wydziale to wychowankowie pana profesora Zakrzewskiego. Między innymi mogę się pochwalić, że ja też jestem doktorantem pana profesora Zakrzewskiego, a zatem to też jest i rzecz sentymentalna. Panie rektorze, panie dziekanie, szanowni państwo, jest to mój pierwszy doktorat honorowy i bardzo go sobie cenię z kilku powodów. Po pierwszym już powiedział pan dziekan Marian Łukaniszyn, drugą osobą jest pan profesor Bronisław Tomczuk, obecnie dyrektor Instytutu, także są to już osoby dojrzałe i ja już mam w Politechnice Opolskiej nie tylko synów naukowych, ale wnuków naukowych. Także rośnie następne pokolenie. Muszę powiedzieć, że obserwuję uczelnię od 33 lat, bo tyle lat trwa nasza współpraca i muszę powiedzieć, że Politechnika Opolska jest co prawda uczelnią średniej wielkości, ale lepiej i dynamiczniej rozwijającą się niż stare uczelnie polskie. To, co się dzieje na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki może być wzorem dla wielu innych wydziałów, prawda, uczelni technicznych w Polsce. Muszę powiedzieć, że z wielkim sentymentem zawsze wracam do Opola, bo jest to piękne miasto, miasto historyczne i przede wszystkim są bardzo mili ludzie. Ja doświadczam tutaj na każdym kroku wielkiej życzliwości, nie tylko w uczelni. Dzisiaj byłem w radio Opole, prawda? Też bardzo serdecznie mnie tam przyjmowano. Mam już, proszę Państwa, od 4 rano wielką tremę. Także pozwólcie, że nie będę tutaj więcej, prawda, odpowiadał na jakieś trudne pytania, bo czas nagli.